Uderzył w słup i zablokował tory. W aucie kompletnie pijany mężczyzna Warszawa. Audi ścięło słup i zablokowało tory. Na tylnej kanapie pijany mężczyzna. Przy ulica. Drukarzy na warszawskich Włochach osobowe Audi ścięło słup i zablokowało na kilkanaście minut tory. Na miejscu kierowcy nikt nie siedział, natomiast na tylnej kanapie był mężczyzna, który jak się okazało miał 3 promile alkoholu w organizmie. Są utrudnienia w ruchu kolejowym. Edyta Adamus z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 7 rano przy ulicy Drukarzy w Warszawie. Otrzymaliśmy informację o osobowym Audi, które ścięło słup i zablokowało tory, podkreśliła Adamus. Wskazała, że tory na trasie zostały już odblokowane. W samochodzie na miejscu kierowcy nikt nie siedział. Za to na tylnie kanapie siedział mężczyzna, zaznaczyła. Dodała, że po sprawdzeniu alkomatem okazało się, że w organizmie ma 3 promile alkoholu. Policjanci będą ustalać okoliczności tego zdarzenia oraz kto prowadził samochód, podała. Jak poinformował w piątek rano warszawski transport publiczny w związku ze zdarzeniem w pobliżu stacji Warszawa Włochy występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i kilometrów linii R1 oraz R3. Pociągi mogą mieć nawet 40 minut opóźnienia.